Tutaj mamy już kolejne trzy paczuszki. Wyglądają dobrze. Dzisiaj w warunkach garażowych, bo już nam troszkę może braknąć miejsca. I lepiej bezpiecznie będzie tutaj to zrobić. Także zaczynamy od tej pierwszej małej. Okej, tu mamy naszą pierwszą. Tak. Hehe, tu jakoś tutaj to. Bo nie pamiętam. Ja chyba wiem, co to jest. Nie wiem, choć się domyślam. Ale już mam tępy. Nożyczki byłyby lepsze, ale chyba tutaj w garażu nawet za bardzo nie mamy. Gdzieś są, ale gdzie? Dobra, 5 godzin później. W międzyczasie szybki rzut na garaż. Tak, tak, znowu mamy bałagan. Dobra, dobra, ja tu już prawie się dostałam, oskurowałam. Dobra, jest folia. Od włosy burzy, tak, dlatego musimy troszkę się pospieszyć. I teraz będziemy uciekać do środka, a tam już... Nic nie widać, także... Okej, okay. Jest folia. Cały chyba. Cały, 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 no, no, cały, no, no, cały. No, pokaż, pokaż. Szybko, szybko, szybko. Szybko starał, bo zapakował. O, jaki uroczy. No. Talerzyczek. Ale nie umiemy ogarnąć to tam. To jest jakaś węgierska, mi się wydaje, sygnaturka. Pewnie sprawdzimy i zobaczymy. Ale mi się spodobał. Jest taki, mi się po strasznie podobają te ażurkowe. Tutaj wiadomo, jest troszeczkę szkliwo, ale to widać, że to starszy jakiś. Zmalowane. No. Ładnie się prezentuje. Ceramiczne, bo jest takie spękane. Tak, 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 no. No coś. Ciekawego. Mi się, no i ta sygnaturka jest ciekawa, to, to tak naprawdę jest. Dobra, szybkie sprzątanie i lecimy. Tak, 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 tak. I szybkie sprzątanie i zabieramy się za te duże paki, żeby zdążyć. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych szkód. No. Karton pewnie. Karton nie wytrzymał, tak. Ale jest ładnie oznakowana, jest szkło, więc pierwsze wrażenie jest ok, naprawdę. Tylko teraz jest tak się zabierzemy. Chyba po prostu zrobię to, że tak powiem, brzydko. Zerwij ją. Z tego kartonu tego już nie wykorzystasz. Chyba, że jako wypełnienie do środka. A to zawsze. Ja tutaj walczę z czasem. Dobra, może tak powoli. Folia, wow. Bąbelka była taka wielka bąbelka. I tutaj mniejsze bąbelki. Ja pokażę ci tam na kupowałeś. To była nasza wspólna decyzja. Ja uprzedzę, wcale nie pokażę. Aby był cały. O, dobra. Ciągnie się, ciągnie się, ciągnie się. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest, jest pierwsza. Obumyty, spocony jeszcze calutki jest. Pierwsza świnka. Pierwsza świnka. No, widzisz, cały mokry. Pani go umyła, nawet w środku. No. O, tu jest jeszcze jakaś matka. Stara matka jeszcze jest, no. To mogła nie myć. Trzeba ale... osuszyć się, żeby to... Tak, tak, żeby nic się sobie nie stało. O. Dobra, to sobie zostawimy, to się nam zawsze przyda. No, no, odkładaj dalej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Bo... Dobrze, tak jest, takowo. O. To jest muszę się zajść, bo to jest takie wielkie. To duża świnia. Żeby mi za ręki wypali. Aby nie. Świnka. Też mi to trzeba je powycierać. O matko, o matko, o matko. Ależ to jest ładne, to się tak mieni. No. Świnki. Z tego bym się już mogła winka napić. Jedna butelka, jeden kieliszek. Dobra. Jeszcze coś tu mamy? Tak, tak. Tak, tak. Tu jest zabezpieczony z dwóch stron. O. Wow. Amforka. Świnka tarnowiec. I... Ametki nie ma? Nie. No, chyba tyle. Wszystkie mają tutaj takie jakby z farby czy z czegoś takie. Farbienie dziwne.
Dobra, szybkie sprzątanie i zabieram się do drugiego właśnie. Doszła cała, pakowanie naprawdę deluxe. Już widać, że ten kolor się delikatnie różni. To jest. One mają maziarki, nie? Do tego zależy. Maziark tutaj. Tu co, zabieramy i robimy miejsce na kolinę? No. Nie? Tutaj tak samo, ładnie zapakowane, jest oznaczone. Elegancko, naprawdę elegancko. Aż mi szkoda, że muszę to rozrywać jakoś. Może w tej części dopiero? Aha, chyba w tej części się łatwiej dobrać. Chyba już mogę zamknąć. I lecimy. Fajnie zapakowane, że aż ciężko je wyjąć. O, może tam na coś. O, o. Nie mów. O nie. O nie. O nie. No, no. Dobra, no pokaż. No. To już nie płacę, no trudno. Chyba, żeby się nie pokaleczyć. Może to takie dwuczęściowe. Skleimy. No, ciężko to będzie skleić. Nie, myślę, że skleić się da, ale no szkoda, no niestety tak. Ojej, ostro. No właśnie mówię. Dobra, odkładam. No tak, dotyka rozwalonego szkła i się zastanawia. Odkrycie roku, że ostro. Słuchaj, można by to, wiesz, wygładzić. No, ciężko będzie, ciężko. No. Myślę, że sobie ktoś może jakoś to ogarnie. A wiesz, co się ogarnie? No więc tak. Pierwszy jest teraz, no niestety. Może kolejne będą chociaż okej. No to będę pokazany bardzo, bardzo łatwo. Wiadomo. Godzina później. Proszę, żeby ten sobie to robił. Świstak siedział i zawijał kroberka. Jak się jakoś skojarzy. Okay, tu jest ciach. Oj, oj, oj. To jest ten ciachnięty. Dobrze się, no. Tu, no ale to wiedzieliśmy o tym, tak, że to jeden tak, ma to być. Było. Żeby sobie leżał. Przykleić trochę klejem i będzie okej. Okay. Tak. No. Dobra. Jeszcze jest. O nie. O nie. No to nawet tego chyba nie rozwijam, bo to jest mezga. Nie trzeba do zdjęcia. No więc to. Do... Nie, no muszę to zabrać. Nie, dobrze. Ale ostatni duży, miejmy nadzieję, że chociaż on przetrwał. Będzie dobry, no. O, patrz, w jednej kapsie wszystko widzi. No ale to ciężko zarzucić kupującemu, jak to... To to było na sam dzień akurat. Ten, no to tak wygląda, jakby ktoś tu rzucił. O. Więc banusia chociaż cały, bardzo ładny maziak, tutaj taki duszek aż wchodzący. Ładny jest, no. No, więc mamy... Jakby się do słońca chciało pokazać, ale nie ma aktualnie słońca, więc... No nic, no. Patrzymy, jak dalsze paczki przyjdą. No, tutaj paczka, tylko że już otwarta, ponieważ pani była z bliska i zadecydowaliśmy na odbiór osobisty. Także taki piękny wazon z maziakami Huta Laura. 40 cm. Co mu dolega?
tutaj delikatnie takie ryski są. Może nawet tego nie widać, w sumie ciężko to widać. Tu, o, tu. Takie ryski. I to wszystko. Naprawdę jest przecudnej urody. Pięknie się mieni. A i tutaj płaski taki odprysk, jak od paznokcia. Więc no naprawdę, no stan bardzo dobry. Dwie dyszki. Odbieram osobistym. Także no, jak za darmo praktycznie. No. Czy będzie widać, mogę usłyszeć. Jego brat, ale nie bliźniak, bo zielony. No, za stówę był wystawiony i bardzo szybko coś go kupił. No, to taka jest różnica, że da się znaleźć. Ten mi się bardziej podoba. Bo on taki bardziej ognisty. Ten zielony taki bardziej transparentny, a ten jest taki ognisty. Ma coś w sobie. Ma coś w sobie, no. No na 20 zł bym go nie wycenił. No nie, nie. I mamy chyba jeszcze jedną paczuszkę. Tak, to ją otwieramy od razu i lecimy. No, tutaj mamy przyszykowaną drugą paczkę, ale jeszcze zanim ją otworzymy wspólnie. Taka ciekawostka. To jest prezent od mojej cioci, którego Sarze się kolekcjonuje, pasjonuje takimi różnymi starociami, to pogrzebała w szafce i znalazła uszkodzony, ale myślę, że fajnie będzie stać sobie na stacji jako taka ciekawostka. To jest młynek z Ćmielowa. Jeszcze tutaj jest resztki metki. Tak, dziękuję za pomoc. I tutaj proszę bardzo, Ćmielów i coś tam jeszcze jest. I bielsko-biała. Więc ciekawe, że no, ale no niestety na stan jest taki, no. Więc na naszą tutaj wystawkę garażową, jak ktoś przychodzi, no to się nada idealnie. I jeszcze taka jedna ciekawostka, albo nawet dwie, widzę, że coś będzie dołonoszone. Jest w stanie brudnym, trzeba umyć. Kraków, Budstal, Popielnica i tu z Tułowice. Tułowice. I takie dwa słodkie kubeczki Ćmielowa również dostałyśmy. Ćmielowa, Boże. Z Włocławka. No. One chyba im nic nie dolega. Więc takie fajne. Dziękujemy za prezenty. Takie fajne różności. A teraz już sprzątamy i ogarniamy tutaj paczuszkę. Zaczynamy. Nie pamiętam. Ty coś tam kupowałeś, czy ja kupowałam? Ja kupowałam. Aha, dobrze. Dobra, coś tu się już powoli wydobywa z tego. Pytanie, co to jest? Oto. Co za materiał? Jest, no dosyć ciężkie jest, aczkolwiek mój środ mi się nie wydaje, żeby to był. Osobiście. Wygląda bardzo ładnie. Z drugiej strony może jakiś malowany. Nie wiem, nie kłopoty gadam, ja się nie znam. Dobra. Na pewno tego nie wytnę. O kurczę. O, Boże. Ale wygląda, jakby nie była używana. Dobra. Ten środek. Proszę zbliżenie. No. Robi wrażenie. Ogólnie spora. Tu mam rękę, mam dosyć dużą rękę. No tak na wysokość no, dwóch rąk. Około 40 cm miała mieć. O, a co tu jest? Ma oznaczenie jakieś. No. Proszę, powiedzcie, jak ktoś coś wie, to się chętnie dowiemy. Bo my jeszcze tak nie istnieje. No tutaj wtedy malowane to, ale to? Nie wiem. To coś puściło podmalowane. Nie wiem. Powiedziałabym, że metal, ale... Ja... Nie wiem. Bardzo ładne. Nie no, no miesiąc to na pewno nie jest. Jakiś podcelowany? No ale, no robi wrażenie. Robi wrażenie, takim komuś podać tutaj coś tu, no. Na bogato. Pamiętasz, ile to kosztowało? Cena i tak się pewnie 20 złotych. Sama ta rzecz 20 zł. Czyli pewnie znaczy, dosyłka... sprzedający dostał 20 zł. Czyli pewnie koło 100 zł. Zażyczył sobie, nie mógł sobie ustalić inną cenę. Chyba, że wiedział, ile to kiedyś kosztowało
Ale wiesz co, ceny się zmieniają, nie? To też inna sprawa. To naprawdę, no według mnie to jest więcej warto niż dwie dyszki. No wygląda bardzo dobrze to. No to jest na pewno podmalowane. Ten sam środek, to taka blaszka, ale... Ale to mam wrażenie, że to... Inny papier. Ale to znaczy, nic ci to chyba nie da. No jest troszkę inny odgłos. Dobra, nie wiem, bo my tutaj sobie... Spróbujemy jeszcze może poszukać coś na ten temat. Jak coś znajdziemy, to damy znać. A jakby coś wiecie, to... To też chętnie, proszę pisać. Dobra. Jak przyjdą kolejne paczki, to znowu do was wracamy.